Dzień dobry, kochani, witajcie. Ja patrzę w podgląd, bo... A dzisiaj wyglądam w ogóle fajnie, bo jestem taka prawie make-up, no make-up, czyli w ogóle wszystko widać i brwi nie zdążyłam pomalować, bo biegłam do szkoły. Słuchajcie, jak ja będę... będzie ten vlog pocięty, to tylko dlatego, że po prostu nie umiem trzymać kamery i ucieka mi gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie, więc takie rzeczy będę chyba wycinać, póki się nie nauczę tego nagrywać. Może będzie mi łatwiej, bo lada dzień będę miała telefon nowy, którym będę mogła nagrywać i myślę, że będzie dużo mi łatwiej, w sensie będzie lżejszy i właśnie myślę, że będzie fajniej. Będę mogła go częściej ze sobą wszędzie zabierać. Dzisiaj byłam w sklepie. Przepraszam, woda się zagotowała. Wyłączę. Aha, no i co? Aha, i byłam w Aździe dzisiaj. To wam jeszcze tylko szybko powiem. Byłam w Aździe, kupiłam sobie takie, właśnie nie wiem gdzie ustać, żebyście widzieli, nie? Kupiłam sobie takie cotton buds półokrągłe, one są po funcie, 100% pure cotton i 100 takich, one wyglądają tak, to są 100 sztuk Little Angels. Bardzo lubię, one są właśnie na dziale dziecinnym za funta 100, więc uważam, że to jest bardzo dobry, dobry zakup, bo w Tesco chyba 50 sztuk kosztuje funt 50, więc w ogóle, ale już kiedyś o tym mówiłam. Dokupiłam do naszego kalendarza, Advent kalendar, serduszka przyklejane i tam na tych serduszkach napiszemy numery dni i będzie gotowe. 25 sztuk tych paczuszek już żeśmy wczoraj zrobili, w sensie takim, że Jaś z Maćkiem pojechali na piłkę nożną, a Kubuś został, najstarszy synek, i on sobie kupił już w sklepie taki kalendarz adwentowy i ma gotowy, więc postanowiłam, że jemu nie będę robić, bo przecież nie będę mu wciskać 1000 czekoladek dziennie, jak kupił sobie, to już wystarczy. I on mi wczoraj pomagał robić te dwa kalendarze, w sensie takim, że oni te torebeczki sklejali, ale my tak dla niespodzianki, żeby nie wiedzieli jakie słodkości są w środku, to żeśmy je tam wkładali i zawiązywali, a dzisiaj będziemy robić dalszą część, czyli wieszać te torebeczki już zapakowane na wieszaczki. Ja wam później pokażę taki efekt końcowy cały. Oczywiście, i no, i oni nie będą widzieli, co jest w torebeczkach, tylko gdzieś tam po drodze sobie trochę zrobią, ale trochę niespodzianki też będą mieć. Kupiłam im, bo mają właśnie, to jest ten okres, gdzie jest dużo, wiecie czego, nie, wiatru, i kupiłam im taką pomadkę ochronną. W ogóle mam w planie zrobić sama pomadkę ochronną do ust, ale tymczasem kupiłam taką, bo po prostu jest potrzebna na wczoraj. Jaś od kilku dni ma bardzo suche, spieszynięte usta. Kupiłam sobie majteczki w Aździe, słuchajcie. No tak jak wspomniałam, wszystko mam za duże. 4 sztuki za 4,50. Takie, to są takie shorty, zawsze takie noszę. I one są z bawełny, ale z elastynem. 5% lajkry. I tak, może ktoś wam powie, że ktoś mi powie i pomyśli, i że powinny być bawełniane i okej, ale muszę wam powiedzieć, że bawełniane majtki być może są okej, ale ja się czasem rozbieram przy dzieciach, bo znaczy nie, że się rozbieram do golasa, tylko że się przy dzieciach przebieram spodnie na przykład, bo nie mamy tyle miejsca, ja nie mam swojego pokoju, wiecie co, i garderoby, i czegoś, żeby móc iść tam, no dobra, mogłabym iść do łazienki, ale wiecie jak jest, czasem na szybko po prostu się rozbieram i z samej bawełny majtki po prostu często, gęsto odstają mi w pachwinach, bo one się tak ułożą, wiecie co, nie, jak się usiądzie, to bawełna się tak, wiecie o co mi chodzi, tak się rozciągnie, że w ogóle... Potem się krępuje, że gdzieś tam coś może mi widać, a to są już chłopcy, 10 lat. Może chłopaki małe to jeszcze nie, ale Kubuś to już czasem widzę, że patrzy mi na cycuszki, nie? Także staram się jakoś specjalnie nie chodzić i czasem, jeśli już się przebieram przy nich, to bardzo dyskretnie,
ale wolę dla komfortu mieć pełne majteczki. Były piękne, jakieś koronkowe, coś tam, ale ja takich rzeczy właśnie nie noszę, bo jakieś tak... Ja nigdy nie lubiłam koronkowej bielizny jakiejś takiej. Ja bardzo lubię jakieś takie bawełniane, ale właśnie, żeby były takie dopasowane, czyli z odrobiną... Słoneczko świeci. Fajnie, co? Z odrobiną elastynu, żeby się tak właśnie trzymały ciała, bo bardzo nie lubię. I jeszcze kupiłam chłopakom takie Thermal Socks. To są skarpetki, 3 pary w serduszka i takie tam. Powiem Wam, że to jest rozmiar 4 do 8 bodajże, tak? Czyli 37 do 42, jeśli jakoś tak, nie wiem, jak... Ja już po tych 13 latach to nie pamiętam, jak to było z tymi rozmiarami w Polsce, ale pamiętam, że jakoś inaczej się tam chyba nazywało, aczkolwiek chyba te 4 do 8 to jakoś tak było, co? Albo 42. Te numery, 37 do 42, to były polskie numery. Czyli ja kupuję po prostu im taki rozmiar jak dla siebie, czyli 37-42, i muszę Wam powiedzieć, że one się bardzo szybko, po jednym, po dwóch praniach się troszeczkę skurczą i są takie akurat. I one są bardzo cieplutkie i chłopacy moi noszą je zamiast kapci przez całą zimę. Także nie potrafią nosić kapci, nie potrafię się dowołać, żeby nosili kapcie. I wiecie, jak to jest, zakładają i za chwilę gubią te kapcie. Dom jest zimny, nawet bardzo zimny, bym powiedziała, zimą. Ciągle gdzieś czuć jakieś przeciągi, jakieś coś tam i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Aha, no właśnie. I dlatego i dlatego kapcie, słuchajcie, skarpetki, które mają na nóżkach cały czas, cały dzień, czy tam jak wrócą ze szkoły, zakładają i wtedy wchodzą w nich na kanapę i coś tam, i ja je im piorę i w ten sposób mają czyste, w sensie takim, no chyba częściej prane niż kapcie się pierze, przynajmniej u mnie, bo u mnie to tak z tymi kapciami, nie wiem, zależy jakie kapcie, może tak, o, bo jak są jakieś takie z materiału, to się pierze, a jak się ma jakieś takie, nie wiem, skórzane czy coś, no to się raczej nie pierze, nie? Zresztą nie wiem, bo, ale ja nie biorę może tak często, więc takie skarpetki używamy jako kapcie i za jakiś czas akurat nie było, bo były jeszcze różowe. Kupię im jeszcze jedną paczkę, taką właśnie, wiecie co, nie? Taką paczkę bardziej męską trochę, nie? Właśnie niebieską, szarą czy jakąś taką i wtedy będą mieli po dwie pary, aczkolwiek mają jeszcze, ręka mi zdrętwiała, mają jeszcze z zeszłego roku. I będą je na pewno nosić, bo jeszcze się nadają. No właśnie, ja się rozglądam zamiast tu patrzeć i pilnować się, czy jestem na ekranie. To tak. I właśnie, dzisiaj muszę zrobić jeszcze obiadek. Dzisiaj muszę zrobić jeszcze tą cieciorellę. Zaraz idę, będę piła kawkę i będę kręciła się w kuchni. Muszę ogarnąć i właśnie jeszcze niedawno dostałam, właśnie dostałam SMS-a z niespodzianką, że dzisiaj muszę być pół godziny, nawet 35 minut wcześniej w szkole, bo jest jakiś pokaz z matematyki z moich bliźniaków, więc mąż jest w pracy, więc ja muszę tam być, bo będą dzióbki na mnie wyglądać. Czy mama przyjdzie? A po szkole przyjeżdżamy, no właśnie, i miałam w planie ugotować ziemniaczki, i tak je ugotuję, a później im najwyżej odsmażę, bo oni lubią takie gotowane ziemniaki w łupinkach, w parowarze, i potem ja je dopiero obieram, bo tych łupinek niestety nie chcą zjeść. Kupiłam dzisiaj nowe baby, nowe młode ziemniaczki. Gotuję, potem obieram i potem je przysmażam, bo oni lubią właśnie, albo przypiekam w piekarniku, ale jednak na patelni szybciej, a my dzisiaj mamy basen, więc bardzo szybko musimy zrobić obiad, dlatego zrobię sosik, mięsko z sosikiem, będzie, jak nie będzie ciepłe, to tylko lekko się podgrzeje i ziemniaczki właśnie im lekko przysmażę na patelni, na masełku ghee oczywiście, i też lekko się wtedy rozgrzeją. I zjemy i szybciorem pojedziemy na basen. A jak wrócimy, będziemy robić kalendarze do końca. A dzisiaj właśnie mój mąż idzie po telefon dla mnie. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę, bo mój telefon stary, Nokia coś tam,
nie Nokia, Sony Xperia, coś tam, tak? To był jeden z pierwszych telefonów, mam go 4 lata, bo po 2 latach, słuchajcie, mogłam mieć, Boże, chyba sobie tą rękę oprę o krzesło, tak będzie mi wygodniej trzymać. Po 2 latach, słuchajcie, mąż mój, małżonek, szanowny, bo te 2 telefony są na jego konto i tak jak już kiedyś gdzieś tam wspomniałam, że ja jak coś chcę, to wrzucam do kosza i on płaci, bo takie rodzinne konto mamy jedno i on tam zazwyczaj płaci i ja zawsze mówię, mąż mi kupił. Zawsze wiecie co, jak się kończy umowa, no to się bierze kolejny telefon. I ja ten telefon wybrałam sobie kolejny i to była znowuż Sony Xperia, coś tam, nie pytajcie mnie co, ale jakiś nowszy, fajniejszy, wiecie co, nie? Ale też nie jakiś wypasiony, bo mi tam na te takie wypasione nie stać. Zawsze wybieram taki, który ma zero do płacenia za telefon i jakiś tam abonament, nie wiem, do 20 najlepiej, albo do 25 funtów max, tak kiedyś miałam. Teraz ostatnio miałam chyba 18 funtów, a teraz wybrałam sobie telefon właśnie, jeśli oglądaliście u Karoliny Myśliwiec, ostatnie tam kilka filmików nagrywała telefonem i padło pytanie i ja tam też pytałam o ten telefon, bo pięknie nagrywał i tylko się modliłam, żeby to nie była jakaś, wiecie co, najnowsza wersja, na którą mnie nie będzie stać. I okazało się, że stać mi na ten telefon, bo to jest telefon Galaxy. Ja nigdy nie miałam, ale zawsze czułam, że Galaxy fajniej nagrywają niż Sony na przykład. iPada czy jakiegoś takiego nigdy nie miałam, więc nie wiem, ale Nokia mój mąż ma i też tak myślę, że może nawet lepiej nagrywa, bardziej czysto i wyraźnie niż Sony. Ale jak już tak orientuję się tam w tych filmikach na YouTube i gdzieś tam to już wiele razy słyszałam, że właśnie Galaxy, na Samsungi Galaxy nagrywają najlepiej. No i Karolina mówi, że ma te filmiki, nagrywa Samsung Galaxy A5 z 2016 roku i jest rewelacyjny i właśnie chyba dzięki temu, że jest teraz ten Black Friday, to taki telefon mogę sobie kupić za 0 pieniążków i 17,50 będę miała abonament, więc w ogóle mój mąż dzisiaj biegnie, co prawda w moim tym partnerze, czy jak się mówi, w O2 jestem teraz, nie ma takiej oferty, taka oferta była w jakimś innym operatorze, nie wiem, nie pamiętam, już Wam teraz nie powiem, w każdym razie liczymy na to, że mój mąż pójdzie i powie, że jeśli mu dadzą ten telefon za taki abonament, to go weźmie, a jak nie, to po prostu zrezygnujemy z O2 i pójdziemy właśnie do tej drugiej jakiejś tam operatora i nie pamiętam, ale to nieważne. Ważne jest, że podjarałam się, że będę miała nowy telefon. Aha, no właśnie, nie dokończyłam, nie? Bo już, ja już zaraz kończę. Nie dokończyłam Wam myśli, że po 2 latach miałam nowy telefon i słuchajcie, miałam go z tydzień albo 2 i poszliśmy na basen. Moje dziecko chciało kupę, więc weszłam z nim tam do środka, bo był już w wodzie i był mokry cały. I sobie myślę, jak on z tym papierem, wiecie co, sobie poradzi, nie? Więc weszłam z nim do środka i chciałam mu pomóc go wytrzeć, bo wiecie co, jak to wszystko mokre, to i te majtki, w sensie kąpielówki mokre, no wiecie, jak na basenie, nie? I mówię, wejdę mu, pomogę. I co? I mi telefon do kibla wpadł. I kuźwa, normalnie myślałam, że zeźlona byłam na siebie, jakby to zrobił ktoś inny, to ja bym powiedziała w ogóle, no niemożliwe, no niemożliwe, że coś takiego może się wydarzyć. A ja taka zakręcona, nie pamiętam już, jak to do końca było, ale tak wpadł mi i na szczęście to już była woda spuszczona, już nie było tam kupy, ale to nieistotne, bo no właśnie, bo telefon się popsuł i ten touchscreen przestał działać. Właściwie u góry działał, bo ja byłam taka szybka, że w połowie wyciągnęłam, złapałam ten telefon, ale do połowy górna część działała, a ta dolna, gdzie te przyciski właśnie takie back, wracające te strzałeczki, w ogóle nie działały i uszykować się tego nie dało, oczywiście gwarancji nie miałam, no i tym sposobem mój telefon, ten wcześniejszy, miałam przez 4 lata, czekałam i teraz mój telefon działa właściwie czasem na SMS-y,
ale już w ogóle nie działa. Nie mam tam ani internetu, w sensie Facebooka nie mogę przeglądać, bo już te aplikacje mi tam w ogóle nie działają. Żadne inne nie działają. No działa mi godzina, telefon działa, czasem się zacina, ale jak ktoś do mnie dzwoni, wiecie co, tak na w razie żaby to jeszcze działa. I działa co jeszcze? Budzik rano, nie? Bo to jest ważne, żeby budzik mieć rano. Tak, i kłaść sobie telefon obok poduszki, w sensie, no ja śpię tu na podłodze, więc leży gdzieś tam na wyciągnięcie ręki ode mnie, no ale tak czy inaczej leży mi koło głowy i mnie naświetla i ja potem jestem taka pokręcona pewnie od tego naświetlania, znaczy napromieniowania, także na zdrowie, nie? No ale wszystkiego nie można opanować, bo przecież na coś człowiek umrzeć musi. Żartuję oczywiście. Kończę już, bo już jest 20 minut. Nie wiem, czy coś tam będę, troszkę może wytnę, nie? Te takie, wiecie co, te przeskoki i te takie inne trzęsienia telefonu. Także z Wami się już żegnam dzisiaj chyba, bo to będzie taki vlog, który pewnie bardziej jest dla mnie nauką taką, żebym mogła, wiecie co, obejrzeć przy obróbce, przemyśleć, co trzeba zmienić, co trzeba dodać i żeby to była jakaś nauka dla mnie. Czy inaczej to idę do kuchni. Na razie.